Jesteśmy tutaj dzisiaj i pytanie brzmi, dlaczego ta konferencja i dlaczego ta taczka? Otóż, Szanowni Państwo, problem przyjechał z Lęborka do Słupska i tego problemu musimy się już pozbyć. Ten szpital ma dzisiaj epidemię i Panie Prezesie, apelujemy, proszę wyjeżdżać. My, to jest nasz szpital, pracują tu nasi ludzie słupszczanie i słupszczanie tu się leczą i ludzie z okolicznych miejscowości. Nigdy do tej pory nie było takiej dyrekcji, której byśmy musieli tak bardzo bronić własnych miejsc pracy. Wielokrotnie nasi działacze byli już i były spotkania i u prezesa, w Urzędzie Marszałkowskim i u wojewody. Dzisiaj zatrudniona została spółka Know-how, która od wielu lat pracuje w różnych szpitalach w Polsce. Mamy doniesienia, że ta spółka robi krzywdę zarówno pracownikom, jak i szpitalom. Obawiamy się, bo Krosno-Odrzańskie dzisiaj jest upadłe i dzisiaj zastanawiają się, czy nie weźmie tego starosta. My nie możemy sobie na to pozwolić. W Świeciu 60 osób złożyło wypowiedzenia. Do momentu, kiedy, jak sami Państwo wiecie, od półtora roku są różne odejścia w dziwnych okolicznościach. W naszym szpitalu słowo zwolniony, a taki, który odchodzi, między tymi słowami jest znak równości. My jesteśmy pozbawieni dobrych fachowców. Dowiedzieliśmy się ostatnio, że będzie zwolnionych 70 osób. Pan prezes Sapiński nie może tego zrobić naszym koleżankom, pielęgniarkom i pracownikom. Tutaj jest i tak za mało personelu. Musimy dbać o bezpieczeństwo. Chciałam powiedzieć, że nasze koleżanki i nasi koledzy, którzy tu pracują, w takiej atmosferze za chwilę będą pacjentami i pacjent będzie opiekował się pacjentem. Nie możemy na to pozwolić. Dość tego zwalniania ludzi, dość tego zamordyzmu.